Siema, siema, siema. Ja dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem, takim luźnym. I w ogóle, sorry za to, co ja mam na głowie, ale spałam w warkoczu dobieranym, dlatego że wygodnie się w sumie tak śpi, bo wiecie, nic nie idzie na twarz, a nie chciało mi się prostować tych włosów, więc no, wybaczcie. I dzisiaj, właśnie nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie vlog, czy to będzie taki trochę inny film, ale lubicie, kiedy pokazuję Wam, co kupiłam dla Żuli, dla siebie, a dzisiaj tak typowo dla Żuli, bo przez ostatni tydzień kupiłam takie, wiecie, zapasy. No, cały czas coś się kończy u królików, tak? Najczęściej trzeba dokupywać pelet, siano, zioła, no i to takie standardowe potrzeby. No i właśnie w ostatnim czasie kupiłam im, w ostatnim tygodniu właściwie, 60 kg siana. I tego Wam już nie pokażę tutaj, dlatego że mam to na dole i ja bym tego nawet nie dała rady tu przynieść. A poza tym nie trzymam tego w pokoju, dlatego że mam alergię po prostu na siano, wiecie. Trzymam w takich mniejszych ilościach, więc to kupiłam, pierwsza rzecz. Później stwierdziłam, że ziół brakuje, więc zamówiłam zioła. Pytacie bardzo często, skąd mam zioła. Ja w sumie stale, głównie ze zwierzęcego paśnika. My właściwie mamy, słuchajcie, od, ja nie wiem, samego początku, jakoś startu mojego kanału, mamy taką fajną współpracę, gdzie naprawdę ja mam taki sentyment do tego zwierzęcego paśnika. Naprawdę, tam zamawiam głównie zioła. Dokupuję często jakieś tam inne rodzaje dodatkowo, ale właśnie taką bazę stanowią te zioła ze zwierzęcego paśnika i notorycznie dostaję pytania, skąd, jak zamawiam i w ogóle. Zwierzęcy paśnik ziołowy to jest grupa na Facebooku, słuchajcie, to nie jest strona internetowa, tylko to jest grupa na Facebooku i tam się po prostu zamawia przez grupę, pisze się do tej osoby, czyli do pana Michała i do niego się pisze, co tam się chce, w jakiej ilości i te zioła przychodzą tanio, bo ja się kupuję tak w większych ilościach i to po prostu, wiecie, wychodzi taniej. Dlatego jest to fajna opcja i ja kiedyś brałam tak osobno różne rodzaje, teraz biorę raczej mieszanki, czy po prostu tam pisze, czego chcę, w jakiej ilości i on mi to miesza i mam wszystko w jednym worku. No i właśnie różnie, czasem coś sobie dorzucam z tego, co mam w domu, zależy ile tam też jest rodzajów dostępnych po prostu. Ale zostawię Wam link do tej grupki na Facebooku. Mam nadzieję, że Wam się otworzy. Jak nie, no to po prostu możecie sobie wpisać nazwę. I ja mam taką dużą pakę zwierzęcego paśnika. Patrzcie. Nawet mi się w kadrze prawie, że nie mieści. Nie wiem, ale tutaj z tej mieszanki tak, no, kilka kilogramów, nie wiem, z 6, 7, dużo, dużo. Wiecie, no ja tak zamawiam na zapasik, żeby było, więc git. Otworzymy sobie, tutaj jestem z dala od królików, no żeby za bardzo mi tutaj, wiecie, nie podwędziły nic. Ale Żul już tutaj kontrolował, przyszedł i sobie oczywiście skontrolował, co tutaj jest ciekawego, wąchał i tak dalej, to pudło, więc będzie na pewno ucieszony bardzo. I już obczaił, że to dla nich, ale też... I do nich jeszcze nie szłam i Wam ich nie pokazuję, dlatego że słuchajcie, generalnie mam dzisiaj taki plan, bo tutaj jest też w jednej z paczek taka rzecz, którą chcę po prostu im zmienić i takie zrobić mini przemeblowanko u Żuli. Dlatego też wstałam i nie sprzątałam im jeszcze, tylko im dołożyłam siana, dałam im śniadanie, ale jeszcze im nie sprzątałam, dlatego że chcę po prostu to zrobić w ramach tego przemeblowanka. Przy okazji wtedy też podkurzam, no bo po co sprzątać dwa razy, jakby, no wiadomo. Więc zobaczymy też i mam nadzieję, że tutaj właśnie Wam będę mogła pokazać, jak tutaj im zmieniam, kombinuję i w ogóle. Nie jakieś wielkie zmiany, zdecydowanie nie, bo tylko w sumie jedna rzecz się zmieni, ale zmienię im ustawienie tych, po prostu ich kącika troszeczkę. Ale wiecie, czasem to się zmienia właściwie często w moim przypadku. W ogóle też dzisiaj, słuchajcie, stwierdziłam, a muszę wstać wcześniej, bo też wychodzimy później do babci na urodziny i no jeszcze ten film chciałam nagrać, chciałam go dzisiaj zmontować, bo no jutro nie dam rady, a chcę, żeby on w ogóle chyba jutro był już na kanale. I stwierdziłam, że muszę wstać wcześnie, że muszę wstać jakoś, nie wiem, siódma, ósma, no dobra, siódma to nie, ale ósma. I miałam te budziki jakoś tak na chwilę przed ósmą nastawione. I słuchajcie, przez te leki oczywiście, które biorę, no mam problem ze snem. I zasnęłam jakoś około 23, a później nad ranem po prostu od czwartej nie mogłam właściwie spać i też się oczywiście o 3 jeszcze wcześniej obudziłam, chyba z 5 razy tak naprawdę tak się grubo budziłam tej nocy. Różne mam te noce teraz, ale
ta była no, jedna z takich gorszych. To są takie no, niepełne, dlatego ja się staram kłaść teraz spać o jakieś 22, serio. Ale wczoraj późno wróciłam do domu, byłam na rurze, na matmie, więc no, no wiecie, też inaczej piątek, to wiadomo. I w ogóle z żulikami też w następnym tygodniu będę szła na szczepienie. Już się umówiłam na środę bodajże, bo akurat nam teraz tak wypadają dwa szczepienia. Pomór myksomatoza i pomór typu drugiego. No ale wiadomo, że w odstępie 2 tygodni się robi te szczepienia, czyli najpierw pójdziemy na pomór myksomatozę, a później w marcu na pomór typu drugiego, więc idealnie to się zgra. Pamiętajcie, żeby pamiętać o tych szczepieniach i nie przegapić, bo to jest bardzo ważne. Tydzień, słuchajcie, obsuwy i naprawdę, no może być po królikach, serio, znam takie przypadki dokładnie, więc no trzeba pamiętać i uważać. No i też Wam nagram pewnie wtedy vloga, no tak, zazwyczaj jest taki szczepień, jakieś wieś do beta Wam nagrywam, Wy lubicie, więc to Wam wtedy będę pewnie nagrywała. W ogóle my teraz mamy oczywiście zdalnie, tak jak chyba większość osób, szkołę, ale mamy takie coś jak takie próbne matury w szkole. No i niestety, we wtorek chyba będę miała z polskiego. I wiecie co, to wygląda tak, że jak jest próbna matura, to oni nie mogą za to dać ocen, tylko dają wyniki procentowe. A nasza pani od polskiego nazwała to sprawdzian maturalny i już może dać ocenę i to wagi 5, bo będzie to, czy tam 4, bo będzie to pisane w szkole, a nie online, bo online są mniejsze wagi, więc słuchajcie, no nie jest to zbyt ciekawe. Ale dobra, wyjmę ten wór. Będę zaraz odkurzała w całym pokoju, trochę mi się pewnie teraz nakruszy, więc trudno, akurat tak sobie idealnie ułożyłam ten plan, jak to zrobić. A jutro masakra, będę musiała pisać okropną rozprawkę na polski, ale ja Wam powiem, że ja się najbardziej obawiam matury z polskiego. Podstawy, serio. Teraz jest rozdzielone, nie wiem czy wiecie, ale jest rozdzielone, że osobna część pisemna jest jakby oceniana i osobno jest oceniana ta część nazywana czytanie z zrozumieniem, chociaż to jest wiadomo. No chodzi o taki bardziej test, że tak powiem, no i ten test zazwyczaj idzie ludziom lepiej, tak? No i chodzi o to, że jak komuś by nie poszła zupełnie, załóżmy ta rozprawka czy coś, no to jakby miał nawet 0%, to jest w stanie sobie podbić wynik tym testem na początku, który jest. A teraz jest tak, że jeżeli się nie zaliczy na te 30% tej rozprawki przykładowo, no to się nie zdaje całej matury. Rozumiecie? Jest to oceniane osobno, i najpierw trzeba zdać to osobno, a dopiero później wynik jest sumowany, więc ja się tego strasznie boję, że ja to jakoś zwalę, nie wiem, na zasadzie, że napiszę jakiś błąd, wiecie, taki kardynalny, czy jak to się tam nazywa, no i po prostu będę miała 0% z tego, nie słuchajcie, serio się tego boję. Ja się najbardziej boję teraz polskiego podstawowego, bo matma podstawa, myślę, że zdać to na pewno zdam, no nie chcę mówić na pewno, ale kurczę, no ciężko chyba by było nie mieć tych 30% z matmy, ja się po prostu pewniej czuję z matmy. Z angielskiego no to też ciężko jest nie zdać tej podstawy. No a o rozszerzenia to no niby się przyjmuje, ale z drugiej strony rozszerzenia nie trzeba teoretycznie zdać, tak? Jak się nie zda, to się nie zda, no i trudno, matura dalej jest zdana. Ale ten polski podstawa, w tamtym roku podobno gdyby było były takie zasady jak my teraz mamy, to by bardzo dużo osób odpadło od tych, które zdały. A no nam zrobili coś takiego, niby ta matura ma być ułatwiona, a w sumie utrudnili to bardzo. Więc ciekawe jak to będzie, ale dobra, mieszaneczka. Ile ona ma kilogramów? Zaraz zobaczymy. 6 kg i 300 gramów, więc jest potężna, patrzcie. I sprawdźmy, jakie są te zioła, bo no właśnie ja lubię bardzo, chyba każdy lubi, tylko one są takie, wiecie, ładne, duże kawałki, króliki wtedy bardzo chętnie jedzą. Co się wiadomo, no te ziółka mogą być dla królików, ale mogą być też dla innych zwierzaków oczywiście. Tutaj mówię króliki, bo sama mam króliki. Bardzo chętnie wtedy je jedzą, oni już mi spędzą ręce, bo ja mam alergię trochę na takie rzeczy. I są takie, no, są ładne. Patrzcie na przykład, tutaj chyba jest truskawka albo malina. Patrzcie, jaki duży kawałek. No, mi się takie serio podobają. Generalnie ładny kolor tutaj jest. Zrobiłam tak, że babka stanowi połowę tej mieszanki. No tak, tak się zawsze staram robić, wiadomo. I Wy zawsze prosicie mnie, żebym podała skład mieszanki. Słuchajcie, ja nie chcę tego robić, bo ja nie jestem jakimś zielarzem. Ja się na ziołach naprawdę nie znam. I robię to tutaj, dopasowuję do moich królików. Obserwuję i tak dalej, kupy i w ogóle wszystko, no i po prostu robię to pod nie. Natomiast jeżeli ktoś, nie wiem, zrobi sobie taką identyczną mieszankę jak ja, to i na przykład jego królik będzie, nie wiem, miał problem z czymś tam, załóżmy z osadem czy coś, tak daję taki przykład, to może mu się coś stać od takiej mieszanki, wiecie, nie chciałabym zaszkodzić po prostu tutaj rozpowszechnianiem tego, jak ja to robię, bo nie jestem żadnym znawcą, serio. Bardzo ładne te ziółka są, czekajcie, patrzę, czy one są tak wszystkie wymieszane, chyba tak, chyba są tak wymieszane fajnie. No, jest jej naprawdę dużo,
bardzo fajnie. Bardzo dziękujemy oczywiście panu Michałowi za zapas. I tak jak powiedziałam, zapraszam was do nich na grupę, bo no pytania cały czas dostaję o te zioła, serio. Ja już wam mówiłam wiele razy, ale no nie wiem, może niektórzy są nowi albo nie usłyszeli, no to teraz wam jeszcze raz właśnie mówię, skąd te ziółka. Dobra, więc to była pierwsza, największa paczka. Teraz mam jeszcze dwie, które odebrałam wczoraj obydwie z paczkomatu. Miałam problem, żeby je odebrać, bo miałam pełno rzeczy ze sobą i mi na śnieg spadały. Taki pan się na mnie patrzył, po prostu śmiał się z tego. Ja z tymi paczkami lecę praktycznie na ten śnieg. Masakra. No i też jeśli chodzi o tę mieszankę ziół, to tam wam powiem, bo mogą być pytania. Ja tam zmieszałam kilkanaście rodzajów ziół, z tego co pamiętam. No tak wiecie, żeby była urozmaicona fajnie. I też zawsze są pytania o cenę tych ziół. Taki wór, jak ja wam pokazałam, orientacyjnie kosztuje około 200 zł. To wszystko zależy od tego, ile weźmiecie, jakich rodzajów ziół, bo wiadomo, że każdy rodzaj tam trochę inaczej kosztuje. No ale tak orientacyjnie to moje to około 200, a jest naprawdę, starcza na długo i jest to duże. Wiadomo, że mało kto będzie zamawiał pewnie takie duże wory. No jakbyście, nie wiem, tak 3 kg takiej mieszanki, no to 100 wychodzi. To i tak to jest naprawdę dobra cena w porównaniu do takich małych paczkowanych ziół. Jakby się miało kupić i mieszać, żeby wyszły te 3 kg, to by wyszło wiele więcej. Okej, drugie, duże pudło i właśnie z nim miałam wczoraj problem. Kurde, takie niepozorne, takie dość lekkie, a tak niepakowne, bo brałam dwie paczki z paczkomatu i po prostu nie mogłam sobie z tym tak poradzić, serio. Ale dobrze, jaram się tym bardzo, dlatego że... słuchajcie, o żuliczku, chciałbyś ziółko, ale to jedliście w sumie śniadanko, to później dostaniecie jakieś dobre rzeczy. Poczekaj teraz. Chcesz tutaj ze mną odpakować, nie pokażę wam go, kurde, teraz mam aparat na statywie, ale co to jest, słuchajcie, co to jest? Pewnie zapytacie. Otóż zdziwicie się też pewnie, ale jest to kuweta dla żuli. Kuweta. Tak, aniołku, chodź tu do mamy się przy... Hej! Dzisiaj go troszeczkę musiałam ogolić, bo miał kołtuny, a on ma problem z tym kołtunieniem się. Gdyż jak go bakter lizał i mu się tak troszeczkę pomoczył ten jego puszek, który on ma na głowie, to się zrobiły loczki, słuchajcie, mi się zrobiły. Chcesz tu wejść? Widzę, że chcesz, ty lubisz takie rzeczy, chłopie. No i jest to kuweta. Zdziwicie się właśnie, dlaczego kuweta, a to dlatego, że stwierdziłam, że przetestuję nowy sposób. Ja już się zastanawiałam nad tym jakiś czas temu, tylko nie wchodź na brzuchu, bo spadniesz. Zastanawiałam się nad tym jakiś czas temu, ale jedna obserwatorka na Instagramie mi jeszcze napisała, że no a czy tam nie myślałaś o takiej opcji, o takiej kuwecie? Zaraz wam pokażę, jaka to jest kuweta. No i ja w sumie napisałam, że no właśnie myślałam o tym i czy ma do polecenia jakiś konkretny model. Ona mi tam coś podesłała, ja co prawda nie wzięłam tego, co ona mi podesłała, tylko trochę inny, dlatego że zależało mi na kolorze, zaraz zobaczycie jak. I właśnie kupiłam inną, ale chodziło mi o to, że żuliki teraz jak są w dwójkę, to są małe króliki, umówmy się. I im wystarcza dość mała kuweta. Teraz im zmieniłam na taką małą prostokątną. Ona jest może troszeczkę za mała, może troszeczkę, więc ta jest troszeczkę większa. Nie jest jakaś wielka, jest troszeczkę większa. I oni mają siano teraz, nie tup, oni mają siano w paśniku takim materiałowym. Rozgryźli ten paśnik, on jest bardzo fajny i ładny i w ogóle, ale niestety rozgryźli i to siano całe wylatuje do kuwety. I tak jedzą to siano właściwie, które już leży w kuwecie, a to nie jest dobre, no bo wiadomo, że jeżeli obsikują je czy coś, to po prostu jest niezdrowe. Ale plusem jest to, że jedzą tego siano naprawdę dużo, potrafią zjeść go bardzo dużo, nie gryźć. Gryzie, kurde, te zioła! Dobra, schowałam je tam do tego pudła, żeby on nie przegryzł tego wora, bo już do tego się zabiera, słuchajcie. No i sorry za taką moją opowieść, ale chciałam, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi dokładnie, bo też nie dla każdego podoba się to sprawdzi. Więc zależało mi na tym, żeby dalej jedli dużo tego siana, bo mogłam teoretycznie zmienić ten paśnik znowu na ten plastikowy. Też królikom się trudniej z niego jadło to siano, więc stwierdziłam, że nie, spróbujemy tej metody. Tak w ogóle często w Ameryce, z tego co widziałam tam w internecie, ludzie robią dla królików i ja byłam taka na przykład sceptycznie tego nastawiona, ale myślę, że to właśnie trzeba pod konkretnego królika po prostu dobrać, czy to się sprawdzi, czy nie. Chodzi tutaj o kuwetę, słuchajcie, taką kocią, zakrytą. I ja stwierdziłam, że po prostu spróbujemy zrobić tak, że będę normalnie im stawała pellet do tej kuwety. I w ogóle oni też często robią tak, że kładą jeszcze pod ten pelet na przykład gazety albo podkład higieniczny. To chyba ma uniemożliwiać powstawanie tego osadu na kuwecie. Jest to może dobre, ale jakby królik to zjadł, coś taką gazetę jeszcze obsikaną, to raczej nie za dobre. To trzeba też, wiadomo, pod konkretnego królika. Może kiedyś to wypróbuję, ale raczej na razie nie zamierzam.
I chodzi mi o to, żeby po prostu kłaść im pellet, a na koniec tej kuwety, która jest zabudowana, więc to siano nie będzie wylatywało, kłaść siano. Można powiedzieć, że na spodzie tej kuwety, ale na samym końcu, żeby króliki wchodząc do kuwety miały dużo miejsca i mogły się na spokojnie załatwić. No a z tyłu miały po prostu to siano, które sobie leży i mają go naprawdę sporo pod dostatkiem, nie muszą się wysilać i wygrzebywać z paśnika, wykopywać, bo to wtedy wychodzi na to, że to siano się rozkłada po całej kuwecie. Oczywiście tak pewnie też teraz będzie, że się będzie po nocy rozkładało na całą kuwetę, no ale tak wychodzi na to samo z paśnika, a tu przynajmniej nie będzie wysypywało się z kuwety, będą mieć więcej miejsca. No i zaraz zobaczycie jeszcze co, bo to jest hit. Słuchajcie, powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Zależało mi bardzo na kolorze tej kuwety, a właściwie żulom też zależało, dlatego że żuliki, jak pewnie wiecie, uwielbiają kolor różowy, tak jak zresztą ja. Słuchajcie, prawdziwi mężczyźni lubią kolor różowy, prawda? Jest takie powiedzenie, jak go nie ma, no to już jest, ale wydaje mi się, że jest. I właśnie żule dlatego lubią taki kolor i oni ogólnie bardzo lubią takie pastelowe kolory, jak zauważyliście. Mają na przykład miskę właśnie tą różową, drugą taką miętową, taki baby blue. No wiecie, takie bardzo fajne kolory, idealnie mi one też pasują do pokoju. No nie wyobrażam sobie im dać jakiejś na przykład czerwonej kuwety, to by pewnie niezbyt dobrze wyglądało i oni pewnie by niezbyt ją lubili. A tu mają różową. No słuchajcie, dopłaciłam specjalnie za tą kuwetę, żeby ona była różowa. Już, no naprawdę, ale wyparował. Serio, ja już nie będę wspominała o tym, słuchajcie, ja za kolory często mi się zdarza niestety dopłacać. Do telefonu też pamiętam, że dopłacałam ze względu na kolor. I patrzcie, zaraz ją złożymy. Oczywiście, jak pewnie... i ona niby ma jakiś tutaj filtr węglowy, który pochłania zapachy, ale to jest na górze, króliki do tego dostępu nie mają, więc spoko, a czy pochłania, czy nie, to w sumie wywalone, ja i tak sprzątam codziennie kuwetę, więc nie ma za bardzo czego pochłaniać. I słuchajcie, kuwety kocie mają taką klapkę na przodzie, no nie? Taką, że kot wchodzi, wychodzi. Ja to na pewno zdemontuję od razu, bo wiem, że króliki mogą tego po prostu nie ogarnąć, nie chcę im utrudniać życia, wiecie, chciałabym, żeby mieli taką tą kuwetę, żeby łatwo im się do niej wchodziło. I ona jest też troszkę wyższa. Dzięki temu, no, to siano mam nadzieję, że serio nie będzie się wysypywało. No o to mi chodzi. Przetestujemy, sprawdzimy. Kurde, że ona jest różowa. No to mi się strasznie podoba. Kurde, wpada trochę w fiolet. To mi się średnio podoba. Ale nie, no jest taki pudrowy róż, załóżmy, no załóżmy. I właśnie chcę im to przestawić, zmienić miejsce trochę tego kącika. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Jaram się tym, bo jest to coś ciekawego, nowego. Jeszcze tego nie testowałam i w ogóle mało osób bardzo w Polsce tego używa. Serio. Ja tak jak Wam mówię, zobaczyłam to kiedyś na zagranicznie, tam, nie wiem, YouTubie czy TikToku, nie wiem, w internecie gdzieś, tak jak powiedziałam. I no... Tak myślałam o tym, ale nie do końca nie byłam przekonana, a teraz się przekonałam i zobaczymy. Więc tak, tu jest góra. Spoko, że ma też tu rączkę. Właśnie też mi zależało na takim, żeby miało rączkę, bo wiele tych kuwet nie miało. Tylko, że ta rączka jest taka, że ja czuję, że jak tutaj będzie trochę więcej zawartości w tej kuwecie, to ta rączka odpadnie. Serio, ona jest taka... Słaba. Tu jest ten filtr węglowy, który niby pochłania zapachy, a tutaj jest ta klapka. Zobaczcie, tak wygląda ta klapka z kociskiem tu narysowanym, ale ja tą klapkę na pewno zdejmę. O! Może kiedyś będę miała kocisko, to się przyda, ale jak na razie nie planuję. W ogóle ten kot jest trochę jakiś wściekły, patrzcie na niego. Nie chciałabym mieć takiego kota, bo bałabym się w nocy. I taka jest ta góra. Fajne! I tutaj spód, patrzcie. Łapeczki takie, o. A oni gadali, że niby w opisie było coś, że niby są jakieś kocie łapki przy wyjściu do tej kuwety, żeby kot ocierał te łapki, żeby nie wynosił tego syfu. Chyba chodzi o to. No ale jakim cudem, jeżeli tu będzie i tak nasypany żwirek. Dobra, nie wiem, nie ogarniam, słuchajcie. Nie miałam kota nigdy, więc nie wiem, zdejmuję tą naklejkę. Ja tą kuwetę w ogóle kupowałam na Allegro, bo na pewno będą pytania. Ale nie mówię od razu, że polecam, bo nie wiem, bo nie testowałam. Chciałabym to po prostu przetestować i też, tak jak mówię, każdy królik jest inny i wiecie, może być tak, że wcale nie będę polecała tego dla każdego królika, bo no to od razu mogę powiedzieć, nie u każdego królika się to po prostu sprawdzi na pewno, ale jestem ciekawa jak u żuli, zobaczymy. Na pewno no, trzeba to sprzątać codziennie, zdecydowanie, no jeżeli kładziemy tam siano i ono się rozwala i tak dalej, no ale ja i tak sprzątam codziennie, więc mnie się to za bardzo nie zmienia. Dobra, zamontowałam to, trzyma się. W
Wygląda to trochę jak transporter. Cieszy mnie to, że to wejście jest dość wysokie, ale nie jest znowu za wysokie. Zobaczcie, tutaj tak wyprofilowane. Bo żul jak żul, on to wskoczy wszędzie. Bo on się po prostu nie boi. Może nie ma możliwości, ale się nie boi. A bakter, jak wie, że gdzieś trzeba wyżej wskoczyć i tak dalej, to on nie może nie wskoczyć. Więc dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu. No i tak zrobimy, zobaczcie. Jest ta kuweta troszeczkę większa od tej, co teraz mamy. Na szczęście nie jest jakaś też wielka, bo nie chciałam jakiejś ogromnej, bo to nie ma sensu, bo przecież zrezygnowałam z dużej. Będzie tutaj pellet normalnie wsypany, a tam na końcu będzie siano. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Serio, jestem bardzo ciekawa. Na pewno też będą wysypywać tego dużo, ale myślę, że mimo wszystko mniej, bo ta kuweta jest też wyższa i no ciekawe, kurde, jestem bardzo zaciekawiona. Więc to była kolejna rzecz, zaraz ją będziemy układać, tam wiecie, wszystko będę ogarniała im, bo muszę im też przecież posprzątać. No i teraz ostatnia rzecz, już taka nie jakaś, nie wiadomo jaka, to jest po prostu granulat, który też zamówiłam, dlatego że moje króliki ogólnie granulatu jakoś nie jadają jako, wiecie, składnik diety, nie wiadomo co. Ale żul ma problem z trzymaniem wagi przez FC. Teraz miał też trochę tych leków i mu ta waga spadła, musi ją odbudować. Bakter to jest klucha i przytył ostatnio, więc on nie będzie dostawał na pewno granulatu. Ale od żul ma normalnie zalecenie od weta. I stwierdziłam, że jak na razie postawimy na takie granulaty, nie te specjalistyczne, on specjalistyczny już jadał. Przez kilka, nawet dwa jakieś lata chyba brał granulaty specjalistyczne. Ale teraz spróbujemy zacząć od tych, mam nadzieję, że nie trzeba będzie się na nie przerzucać, na te specjalistyczne. Bo jak na razie mu ta waga nie spada, tylko po prostu mu nie wzrasta. A musi troszeczkę wzrosnąć, bo waży, nie pamiętam ile dokładnie teraz ważyłam je tam 3 dni temu, ale nie pamiętam szczerze mówiąc dokładnie ile, wiem, że tylko, że bakter przytył. Ale żul ma to samo w sumie, taką samą wagę, no a trochę powinien przytyć. Więc ja mu też ten granulat staram się dawać osobno, żeby bakter nie widział, żeby nie zazdrościł. Wiadomo, bakter tam jakąś jedną pałeczkę, coś tam może dostać, ale no bez przesady, bez przesady. I wzięłam taką dużą paczkę, to jest ile kilogramów? Jaka ciężka, kurde. Czekajcie. A, to są 3 kg ten granulat Bifar, Bepkar, jak kto woli, Nature. I taki dla dorosłych królików. No, kiedyś już ja ten granulat, ja już chyba wszystkie granulaty takie dostępne, te popularniejsze na rynku, z nimi przerobiłam i jakby nie ma problemu, a on jest dobry składowo. Teraz mamy jeszcze końcówkę tego takiego z Bani, tam nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywało, Rabbit Dream, coś tam, no ale no to już nam się kończy, więc teraz stwierdziłam, że kupię ten. I ja mam takie pudełko, tam przesypię po prostu ten granulat, nie wiem, całe się pewnie nie zmieści, ale jest tutaj taka spokojna klejeczka do, wiecie, zasłonięcia. Słuchajcie, mam w ogóle dla Was też taką opcję. Powiem Wam szczerze, jak to wygląda, dlatego że wcześniej w tym jakoś nie siedziałam i nie orientowałam się za bardzo, jak wyglądają tego typu współprace. Stwierdziłam, że fajnie by było może rzeczywiście przetestować i wypróbować też, jak Wy to przyjmiecie, jak Wam się to spodoba. Pomyślałam, że może będzie to dla Was coś fajnego, no bo zawsze mogę Wam wtedy coś dać od siebie. I jest to, słuchajcie, kod rabatowy. Kod rabatowy, który ja po prostu generuję na dany taki sklep, który jest tam dostępny z jakiejś, wiecie, bazy na daną kategorię. Mam nadzieję, że to mogę mówić tak od strony trochę kulis, ale no chcę, żebyście wiedzieli, jak to działa, a nie tak, że wiecie, ślepo podążali za tym, co ja tam Wam gadam. I już Wam powiem dokładnie, żeby Was tutaj nie zmylić. Jest to generalnie sklep Pet Best. I ja mam tutaj dla Was zniżkę na kategorię gryzonie. No bo właśnie na przykład taki granulat, o to mi chodzi, żebyście mogli sobie zamówić. Oni tam mają właśnie spoko wybór granulatów. Spoko cenach, ja wiecie, porównuję sobie często te ceny i tam wychodzi to spoko. Więc na przykład właśnie taki granulat, to Wam polecam. Wiadomo, że tutaj te produkty też nie są wszystkie dobre, bo zdarzają się jakieś tam kolby i tak dalej, no to tego wiadomo, że nie ma co kupować. Ale są też właśnie, myślę, że głównie na te granulaty warto spojrzeć, jeżeli ktoś by chciał kupować, bo w sumie ja stwierdziłam, o teraz kupię, to Wam pokażę przy okazji i może ktoś też będzie chciał kupić, więc dam Wam zniżkę. I w opisie zostawię Wam link do właśnie tej kategorii, do tego sklepu, przez który właśnie możecie kupić ze zniżką. Dodatkowo mam dla Was kod rabatowy, który daje Wam 7% rabatu na zamówienia od 89 zł właśnie w tej kategorii gryzonie. No i każdy z Was może wykorzystać ten kod dwa razy, tutaj jest jeszcze tak wspomniane,
Jest on ważny i dla nowych, i dla stałych klientów i ważny jest do 28 lutego, więc to Wam też mówię. A kod, żeby mieć te 7% zniżki, to jest po prostu Julia Poc, tutaj Wam się wyświetli, żeby Wam było łatwiej. W opisie też Wam wszystko napiszę. No i tak, chciałam Wam zostawić takie info, może ktoś z Was skorzysta, no bo to zawsze jeszcze cenę zbija, a właśnie się orientowałam i tam mają te ceny granulatów spoko. No dobra, słuchajcie, mi jest w ogóle strasznie gorąco, ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Jest no niby śnieg, ale wiecie, słońce strasznie świeci, jest na gorąco, że zaraz okno tu otworzę. Tutaj otwieram zawsze, żeby tam żulom nie wiało, wiecie, przy nich, tylko tutaj z drugiej strony pokoju. Ja im teraz idę ogarnąć, podkurzać i tak dalej i pokażę Wam, jak już tą kuwetę tam ogarnę, urządzę i im troszeczkę przemieniam dywan, też im wezmę nowy z prania, bo ten jest już strasznie brudny, więc on pójdzie znowu do prania i wezmę ten drugi na wymianę, żeby im, wiecie, tak wszystko ładnie zrobić, bo po prostu już trzeba ogarnąć zdecydowanie gruntownie, bo oni jakoś strasznie ostatnio bałaganią. Strasznie. Żulik sobie wcina, jeden granulacik dostał, tutaj przyszedł. Oczywiście, a widzicie, bakter nawet nie jest chętny, żeby tu przyjść. No i zobaczcie w ogóle, jaki mają teraz syf. Straszny syf. Dałam im w ogóle siano do miski i zobaczcie, jak rozwalili. Wodę im teraz wymienię. Im w ogóle ostatnio tą wodę wymieniam jakoś dwa razy dziennie. No ale wiadomo, im częściej, tym lepiej tak naprawdę. Ten dywan jest w ogóle rozwalony i wezmę im drugi dywan taki, tak jak Wam powiedziałam, tylko że wyprany. I tutaj im zrobię jednak ten kącik. Go stwierdziłam, że to jest takie niewykorzystane miejsce. Tutaj mi czasem spada ta kołdra. Jeszcze nasikane jest bakter. Wiem, że to ty. Ty potrafisz tak siknąć czasem. I tu myślałam, żeby im tą kuwetę położyć w tę stronę. Tutaj ten dywanik, będą mogli sobie też skakiwać. Tu jest specjalnie kabel, zobaczcie, zabezpieczony, żeby mogli sobie tutaj wskoczyć i siedzieć bez żadnego problemu. No i tak zrobię chyba, tak mi się wydaje. A właśnie jeżeli bakter będzie chciał przechodzić, to mu po prostu zrobię tutaj taką dróżkę z jakichś dywaników, kocyków, to już nie jest problem. Ma tutaj specjalnie przejście, a i tak w sumie bardzo nie korzysta, więc wiecie. A tutaj ma dużo, zobaczcie, ma tutaj łóżko, ma tą miejscówkę, tu, więc no szkoda, że nie korzysta, ale jednak mimo wszystko chcę mu to umożliwić, tak? No wiadomo, bo on taki biedny, nie chodzi po tej podłodze, to żeby miał jak najwięcej miejsca. I tutaj mam jeszcze troszeczkę tego starego granulatu, w sensie starego, ja go w sumie kupowałam niedawno, ale kupiłam go na spółę z koleżanką, no i w sumie szybko mi się skończył, więc stwierdziłam teraz, że już biorę większą pakę, nie ma co, no kurde, no nie ma tak otworzyć. Masz tutaj ten nowy, on ma troszeczkę mniejsze, zobaczcie, te granulki takie węższe niż ten z Bunny, ale pachnie tak bardziej ziołowo chyba, jak mi się wydaje. Rzućmy, ile się tutaj zmieści. Mi jest łatwiej z tego pudełka, wiecie, tak nakładać. Ale jarająco się tak wsypuje je. No, to jest mega, takie satisfaction. Dobra, wystarczy tyle. Okej, okay. Ja Żulikowi jak daję ten granulat, to zazwyczaj daję mu tam gdzieś za biurkiem, żeby bakter w ogóle tego nie widział i biorę mu po prostu coś miękkiego, żeby sobie na tym siedział i daję mu w tej małej miseczce chomiczej, więc ja tą miseczkę tutaj schowam, bo on zazwyczaj właśnie sypie kilka tych granulek do tego. On i tak tą miską, słuchajcie, po całym pokoju później jeździ, naprawdę, ja go czasem zostawiam na chwilę i ta miska zamiast być tam przy tamtym oknie, gdzie on tam sobie je, ląduje na przykład tu. W ogóle jest straszny syf, bo właśnie Żula dzisiaj troszeczkę goliłam, no i tak zostało, ale lubię właśnie w tych granulatach to, że mają tą naklejkę. Niby można sobie wziąć taśmę, ale to jest fajne. Na przykład jak w serach żółtych tak jest, to też jest fajne. Dobra, słuchajcie, ja już odkurzyłam. Ten dywan będzie szedł do prania, to mam śmieci, które też muszę wynieść i w ogóle mega się spieszę, bo niedługo wychodzimy. Więc wiecie, żebym tutaj zdążyła to wszystko ogarnąć. Żul oczywiście tylko otworzyłam skrzynię z sianem, już tam wskoczył. On ostatnio ma taki rytuał, wiecie, już czeka. I sobie wskakuje, przekopuje, wyjada. Wiecie, tego siana cały czas ubywa. I ja się obawiam, że on nie będzie umiał niedługo stąd wyskakiwać, więc ja musiała dołożyć tego siana. Bakterek tutaj. Ten paśnik jak na razie schowam. Zobaczymy. Upiorę go. Spróbuję go uprać, bo on jest trochę brudny. Ja go w ogóle próbowałam tutaj zszyć. Masakra. To legowisko. Nie będę go jeszcze prała, dlatego że bakterii trochę pogryzł i ja się boję, że ono nie wytrzyma prania. Już je raz prałam i troszeczkę wyblakło, ale bakter naprawdę je lubi, w sumie Żul też, ale bakter bardziej. Więc niech to legowisko jest przy życiu tyle, ile będzie przy życiu, tyle, ile będzie mu dane przez moje króliki. Zobaczymy. Tutaj mam wodę i tutaj mam tą kuwetę, którą już postawiłam i zrobimy jej najprawdopodobniej tak, jeszcze zobaczę. I to będzie funkcjonowało, wiadomo, ja im cały czas zmieniam tak naprawdę, bo no po prostu dopasowuję to wszystko pod nich, oni też się trochę, wiecie, zmieniają w sumie, jakieś tam swoje zachowania i tak dalej. Bakterek też byś chciał tam skoczyć, ja Cię mogę tam włożyć, ale ja ustawiam, że Ty nie będziesz chyba chciał. Chyba się jednak będziesz bał.
No, aż mu sobie, wiecie, na to łóżeczko tutaj, albo z mojego łóżka, tu i skakuje. No, a później, wiecie, na przykład później idę robić sobie śniadanie i patrzę, a później na łóżku mam takie tutaj kulki z siana pozostawiane, no i wiem, że już wyszedł i sobie tędy szedł. No, standardowo. I zobaczcie, jak ta kuweta wygląda. A więc tak, tutaj jest ten pellet, tam jest to siano. I ono właśnie jest tak, że jest naprawdę, może być wysoko, bo ono nie wypadnie. Wiadomo, że będą to rozkopywać, na pewno będą, ale siano z paśnika też rozkopują. I w sumie rozkopują na całą kuwetę, a tutaj, no może, wiecie, przyzwyczajam się do tego, że wchodzą i tam mają to siano. Tutaj mają też miejsce oczywiście, żeby się załatwić. No i nie wiem, zobaczymy, jak to się sprawdzi, ale pokładam w tym nadzieję, bo oczywiste jest to, że mają do siana dzięki temu łatwiejszy dostęp i myślę, że mogą go zjadać dzięki temu więcej. I to jest fajne, a żul naprawdę ostatnio je cały czas siano, więc fajnie. Bakter w sumie też dużo je ostatnio siana, ale żul mnie zadziwia, bo on z sianem miał problemy z jedzeniem siana wcześniej, więc wiecie. Dobrze. I słuchajcie, tak się zmęczyłam tym odkurzaniem, jest mi tak gorąco, że to jakaś masakra. Dobra, dam im jeszcze tej rolkę, bo lubią się nią bawić tak, że po prostu biorą i rzucają do miski z wodą. Nie mają. Dam im też jakieś gałązki, tutaj to legowisko, miseczki. No i zobaczcie, jak to się prezentuje, taki mini kącik. W sumie, no fajnie. Myślę, że ma szansę się to sprawdzić. Co nie, żul? Żul już testował, wchodził przed chwilą. Bakterek, zaraz mu tutaj zrobię dróżkę. Zobaczcie, idealnie, no dwa dywaniki się położy, czy jeden dłuższy i będzie miał dróżkę już bardzo fajną. No jak na razie Ci mogę położyć ten dywanik, żebyś sobie teraz szybciutko przeszedł. Chodź, maluszku. Przejdziesz? Przejdziesz, na pewno. W ogóle nie mogłam dzisiaj z żula, dlatego że bakter, słuchajcie, się mył. Nad nim się mył, czekaj. Królik specjalnej troski, serio. Dlatego, że mył się nad nim i przypadkiem bakter żula szturchał, zostaw go, szturchał go łapką. A ten myślał, że bakter specjalnie go, wiecie, mizia, zaczął się rozkładać, zgrzytać ząbkami, zaczął się tak cieszyć i w ogóle relaksować, a bakter przypadkowo go potrącał, wiecie, lekko dla żula to był nie wiadomo jak wielki masaż. Zobaczcie, na luzie dają radę wchodzić, bo właśnie ta kuweta, którą podesłała na początku ta dziewczyna, ona była trochę mniejsza niż ta. Stwierdziłam, że wolę też wziąć troszeczkę większą, wiecie, no zobaczcie, już wcina sianko. Więc to akurat jest fajne, naprawdę bardzo łatwy dostęp i na pewno tego siana będzie schodziło więcej. To się może się więcej będzie marnowało, no bo wiecie, jak ja zobaczę, że to siano już jest takie rozkopywane i w ogóle, no to będę musiała im to wywalać oczywiście, bo nie chcę, żeby jedli obsikane. No ale teraz też jak siedzimy w domu, to ja mam to wszystko pod większą kontrolą, mogę częściej dokładać tego siana i w ogóle, więc myślę, że no, może się to sprawdzić. Zobaczymy. Bakterie. I co, przejdziesz tam czy nie? No, tobie się podoba? Czekam, aż ty bakterek przetestujesz. Ale on to, wiecie, jest zawsze taki ostrożny do nowej rzeczy. Na pewno ogarnie, ale no, chwilkę pewnie mu to zajmie dłużej niż żulowi, który pcha się po prostu wszędzie, jak zawsze. No dobra, więc słuchajcie, ja już się z Wami żegnam. Niestety nie zdążę zmontować tego filmu przed wyjściem, a po powrocie będę musiała jeszcze się uczyć biologii, masakra, i takie, wiecie, inne rzeczy. Trochę mam tego do ogarnięcia, jeszcze obrobić jakieś foty i tak dalej, no ale trudno, to najwyżej posiedzę trochę dłużej. No bakterek, co tam? O matko, przyskoczył, nie wiem, czy udało mi się to nagrać, bo tak trzymam aparat, ale on to ma te skoki niezłe, nie? Zaraz muszę położyć mu jakiś dywanik tutaj normalny, a nie taki, który się ślizga. Z bakterkiem się żegnamy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!